sejmik. To jest 29 września 2015 roku. Na wiosnę pokazywałam Państwu ten dąb sejmikowy, który właśnie teraz w celu sejmiku używają setki ptaszków. Szpaki są to czarne takie. Może uda się nam czegoś. Przylatują, odlatują, sejmikują na tym dębie. To jest dąb szczelisty. Rzadka odmiana dębu bardzo. Trwa to kilka dni, może kilkanaście. Jak się zbiorą i uzgodnią wszystko, co mają uzgodnić, to wtedy odlatują razem. Jednego dnia staje się cicho. Słyszymy także strzały, bo tutaj mamy strzelnicę w pobliżu Wrocławia. Ten dom szczelisty wygląda bardzo podobnie jak to pola. Jest bardzo wysokim drzewem. Może w kolejnym nagraniu uda mi się jednego takiego ptaszka nagrać, żeby Państwu pokazać, jak konkretnie one wyglądają. Hałas jest na całą okolicę. Kiedyś stało takie cudowne drzewo również na rynku we Wrocławiu, ale niestety zostało ścięte. Nie wiem dlaczego. I także na nim właśnie sejmikowały ptaki przed odlotem. To w ogóle stadne są ptaki, jak widać często, jak przemieszczają się stadnie i tu się zbiera kilkanaście takich stad. Na razie obrady skończyły, czy kończą, robi się ciszej. Dziękuję Państwu za uwagę, mówiła Beata Andrejas. Była kandydatka na senatora ziemi wrocławskiej. Jeszcze dodam, że niestety moja osoba nie została zarejestrowana w Państwowej Komisji Wyborczej. Jak to się stało? To jest na osobny film. I będziemy kontynuować ten temat. Pytam się również pana Adama Jagły, co zamierza dalej z pospolitym ruszeniem zrobić. Bo widzimy, że te działania delikatnie mówiąc są mało skuteczne, bo w okręgu wyborczym do Sejmu zarejestrowało się
7 komitetów wyborczych. 5 z nich, o ile się nie mylę, chyba 5, czyli 5-7, proszę Państwa, 5-8, własnego imienia, Świńskiego Ryja oczywiście. No tak dalej być nie może, że Polaków reprezentują sami Żydzi. Z góry na dół na listach będziecie Państwo mieli 25 października samych Żydów. Przypuszczam. A wyjątki potwierdzą tylko tą regułę.